Masz mieszkanie lub działkę rolną, którą chciałbyś sprzedać? Skontaktuj się ze skupem, który prowadzi Quick House Nieruchomości. Szybka gotówkowa transakcja, wszelkie formalności po stronie nabywcy, uczciwe ceny. Skup kupi także zadłużone nieruchomości w każdym stanie. Telefon 722 012 002. Quick House Nieruchomości, Paweł Druszcz. W ramach projektu Hubal Narodziny Legendy najpierw wspólnie z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej Skońskich oraz uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 stworzono projekt muralu, a potem specjaliści przenieśli go na mury jednej z kamienic w centrum Radoszyc. Koordynatorem całego projektu był zaś zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu. W niedzielę oficjalnie odsłonięto to dzieło. O godzinie 13:00 mieszkańcy Radoszyc, delegacje ochotniczych straży pożarnych, samorządowcy z burmistrzem Michałem Pękalą na czele i przedstawiciele różnych jednostek zgromadzili się przy rynku tej miejscowości. Tam odsłonięto mural z podobizną majora Henryka Dobrzańskiego, pseudonim Hubal. Dzieło powstało w ramach projektu Hubal Narodziny Legendy, na który Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu Koneckiego Wszechnica Konecka otrzymało dotację z Narodowego Centrum Kultury. Uroczystość poprowadził dyrektor zabytkowego zakładu hutniczego w Maleńcu dr Maciej Chłopek, a towarzyszył mu inicjator powstania muralu, prezes Wszechnicy Koneckiej i członek zarządu powiatu Jarosław Staciwa. Ja przypomnę krótko, że właśnie nieopodal Radoszyc we wsi Zychy major Henryk Dobrzański Hubal wraz ze swym oddziałem kwaterował u gajowego Jana Barana w Gajówce. I to tam właśnie, obok Radoszyc, powołano wydzielony oddział Wojska Polskiego. To tam przygotowano dokumenty i tam powstał tekst roty przysięgi. Szanowni Państwo, ale żeby oddział majora Henryka Dobrzańskiego funkcjonował, to potrzebna była pomoc okolicznych mieszkańców. I właśnie to uzasadnienie, które chcę dzisiaj Państwu przekazać, jest takie, że major Hubal Dobrzański jest symbolem, ale bohaterami są mieszkańcy właśnie Radoszyc, mieszkańcy gminy Radoszyce. Przypomnę tylko, że duży udział miał choćby nawet Jan Stoiński, pochodzący z Radoszyc, nauczyciel, który został dowódcą Okręgu Bojowego Radoszyce. Przypomnę postać Wacława Wilczyńskiego, który był krawcem z Radoszyc, a który szył mundury żołnierzy. Trzeba przyznać, że dzieło zmalowane na elewacji jednej z kamienic wygląda niezwykle efektownie. Warto zajrzeć do Radoszyc, by przyjrzeć mu się z bliska. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 24 600 zł.